Młodzi i starsi rowerzyści z Szanowaj okolic wsiedli w niedzielę przed południe na rower, by zainaugurować Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Jego ideą jest m.in. promowanie ekologicznych postaw. A do takich należy bez wątpienia wybranie roweru, a nie samochodu jako środka lokomocji. Do tego zachęcali właśnie organizatorzy rajdu rowerowego. Moim marzeniem jest przede wszystkim, żeby 15% społeczeństwa systematycznie jeździło na rowerach. Na Chrzanów to byłoby około 6 tysięcy ludzi. No tyle na pewno nie ma. Na frekwencję na rajdzie organizatorzy nie mogli jednak narzekać. Na starcie przy Szanowskiej Bibliotece stawiło się prawie 200 uczestników. Mieli do przejechania ponad 18-kilometrową trasę. Jedziemy tutaj w kierunku zalewu Chechło, koło zalewu jakby potem do Piły Kościeleckiej, przez nowe osiedle za szpitalem do ulicy Szpitalnej, a następnie już wjeżdżamy w tereny leśne w stronę Źrebiec. Tam pojedziemy dróżką leśną. Meta rajdu znajdowała się przy szkole w Kościelcu. Tam na uczestników czekała gorąca, smaczna grochówka i sporo niespodzianek. Losowanie nagród, quiz, pokaz samochodu elektrycznego oraz mecz w bike polo. Ta niszowa dyscyplina sportu dotarła do Polski kilkanaście lat temu i zyskuje na popularności. Wszystko jest atrakcyjne w tym sporcie. Na pewno ten sport wymaga bardzo dużej koordynacji i to daje ogromną satysfakcję i ogromną frajdę. Na początku trudno jest to wszystko skoordynować, ale jak człowiek już zaczyna to wszystko razem łączyć, to naprawdę jest to świetna zabawa. I bardzo fajne połączenie właśnie kolarstwa ze sportem zespołowym. No na pewno trzeba mieć pewność na rowerze, bo jednak ten sport wymaga po prostu jakiegoś balansu i umiejętności przede wszystkim utrzymania się na rowerze, bo nie możemy się podeprzeć stopą. W momencie, kiedy zawodnik podpiera się stopą, musi podjechać na środek boiska i uderzyć w środek bandy, jak to mówimy, odklepać się. Żeby przygotować się do uprawiania tego sportu, to już wiemy, że trzeba dobrze jeździć na rowerze i mieć dobrą koordynację, czy coś jeszcze? Po prostu otwarta głowa, żeby przyjechać, poznać ludzi. Gdziekolwiek się nie pojedzie, to środowisko bike polo jest zawsze bardzo otwarte, bardzo życzliwe. Ja też miałem okazję grać w wielu krajach Europy, nie tylko turniejowo, ale po prostu odwiedzając miasta i zagadując przez internet do graczy lokalnych. Oni zawsze zapraszają, pożyczą rower, pożyczą kij. Jak przekonują miłośnicy bike polo, ten sport nie jest bardzo kontuzjogenny, ale warto się jednak zabezpieczyć przed niekontrolowanym upadkiem lub uderzeniem kija. Na każdym turnieju obowiązkowy jest kask, natomiast reszta wyposażenia takiego właśnie zabezpieczającego jest już w gestii gracza i co kto woli. Ja osobiście używam takich właśnie ochraniaczy na kostki i ochraniaczy na kolana, które w tym momencie mam zdjęte, i rękawic specjalnych. Rajd szanowskich cyklistów Biblioteka na dwóch kółkach zorganizowano już po raz szósty.